Niech pan nam powie, w jaki sposób udało się panu uzdrowić tą dziewczynę, która zachorowała w Polsce. Takich osób mam więcej. To są ale bardzo ładne przypadki. Znaczy, tu macie przypadek akurat, że to dziecko było uzdrowione przede mnie 2 lata temu, jest zdrowe do tej pory. Tu macie świeży przypadek, nie? Więc to jest bardzo namacalne dosłownie. Jak to się stało? No tu w tym wypadku były to egzorcyzmy, ale to był stan już naprawdę ciężki, bo ta kobieta tak samo mówiła innym głosem. Miała wzrok też taki przerażający, ten duch był już w niej. No więc musiałem zrobić egzorcyzmy. Jak pan to zrobił? Znaczy to są tak samo, przekazywane energie do tej kobiety. Egzorcyzmy to można opisać na internecie już. Czy to się robi 3 egzorcyzmy co 2 dni. Przekazuje się odpowiednie energie boskie, które powodują odcięcie tych wszystkich łańcuchów energetycznych, które jest ta osoba powiązana. Oczywiście wygonienie tego ducha, aresztowanie tego ducha, bo taki jak duch... pan to robi? No to już moi opiekunowie robią i ja. Ja się mentalnie przenoszę. Mentalnie się przenoszę w tamte rejony i robię porządek z tym wszystkim, nie? Skąd pan wie, że panu się udaje ten porządek zrobić? Po efektach. Tylko się to tak zrobi. To jest bilokacja, nie? Że się przenosi duchowo na to miejsce. No i duch został aresztowany. Zawsze się tak robi. Ma szansę poprawy. Idzie na sąd boski i wtedy twórca zawsze daje szansę poprawienia się temu duchowi. Panie Zywie, czy ma pan jakąś receptę, w jaki sposób można uniknąć opętania? O moi kochani, to jest, ludzie się sami podpisują pod to wszystko. Znaczy tak, trzeba mieć pieczęć boską, to jest raz. Jeżeli się ma pieczęć boską, tamci tracą smak, bo to jest, pieczęć boska chroni po wsze czasy. Co to jest pieczęć boska? To jest autentyczna pieczęć boska, na to przyznawanie ma 8 ludzi na świecie, właśnie tych 8 uzdrowicieli duchowych, którzy są na ziemi, 4 żyje w Ameryce, 3 w Europie, 1 w Australii. Więc oni mają te prawa, a na górze w niebie to rodzina boska. Jak pan to robił z tą pieczęcią? No dusza tej osoby, jak jest ktoś zainteresowany, przychodzi, ja robię też rodzaj medytacji i w odpowiednim czasie tego ducha wzywam na przysięgę. Tych duch składa za mną przysięgę, jeżeli mu złoży, dostaje pieczęć boską. Po prostu jest dużo osób, co już ode mnie dostało pieczęć boską. Tu pan słyszał, że te 2 osoby tak samo dostały, to dziecko dostało. Więc osoba wyraża zgodę, ale najpierw musi dostać zgodę z góry, bo są przypadki, że są odmowy. Nie? To... W jaki sposób tą zgodę z góry załatwić? Przekazem duchowym ja to załatwiam. Się robi przekaz duchowy i jeżeli jest zgoda, to wtedy nie ma problemu, to się robi. Więc osoba zainteresowana przez pana musi uzyskać zgodę na górze? Tak, zawsze jest tak. Na pieczęcie boskie. Są pewne sytuacje, gdzie musi być zgoda z góry. Czyszczenie umysłu to samo. Musi być zgoda z góry, bo to jest zabieg najtrudniejszy na świecie. I przy opętaniu... Góra odmawia. Istotą, co w poprzednich życiach nic dobrego ze sobą nie zrobiły, a w tym życiu się nic nie naprawiły. To wtedy nie ma mowy o tym. I były przypadki odmów. Są też przypadki odmów, w przypadkach, gdzie już ktoś ma pieczęć boską. To już nie potrzeba, ale może to dodatkowo jeszcze wzmocnić. A były przypadki takie, że też musiałem pieczęcie boskie poprawić, bo to nie jest tak jak pieczęć. W momencie, kiedy jest pieczęć boską, twórca daje dodatkowo opiekunów duchowych do pilnowania tej istoty, bo ta się zdeklarowała, nie? To jest tak security. I w momencie, kiedy ktoś w następnych życiach trochę zgrzeszy, a tak poważniej trochę, to mu się tą ochronę ujmuje trochę. Co to jest poważniej zgrzeszy? Zabawienie się czarną magią, używanie klątwy, to już bardzo niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczna sprawa. To wtedy nawet można odebrać, znaczy wtedy się odbiera pieczęcie boskie. Jakie jeszcze argumenty wpływają na ochronę przed opętaniem? Aha, właśnie, na opętaniem. Przede wszystkim telewizja. Najwięcej opętań jest przy oglądaniu horrorów. Wszystkie filmy głupie, to znaczy wszystkie, gdzie jest przemoc. Dlaczego w szkołach strzelają? Zadaję pytanie. Dlaczego dzieci strzelają do dzieci? Gdzie to jest? W telewizji widzą, nie? Więc telewizja ta powinna być zlikwidowana. Ale 70% w te filmy tego rodzaju, bo filmy są bardzo dobre, o przyrodzie na przykład, naukowe, proszę bardzo. Natomiast te filmy to jest totalny idiotyzm. To jeszcze, panie Józefie, wpływa na opętanie? Na opętanie, zboczenia seksualne, mieszkanie. Na przykład dużo mam przypadków, gdzie ludzie wchodzą do mieszkania po kimś negatywnym i już mają problem. Duchy się czepią od razu tych ludzi. Teraz ostatnio miałem w zeszłym tygodniu taką panią, gdzie miała 4 czy 6 duchów w domu i widziała ich. Nie, to pomagałem tej pani. Także to jest prawie taka, że promieniowanie w domu. Jest to najtrudniejsza robota na świecie, robota, praca.
Jest to najtrudniejsza praca na świecie, najbardziej niebezpieczna i najbardziej, znaczy wdzięczna bardzo od góry, bo za to się niesamowite profity u góry zbiera, za uratowanie każdej duszy. Osoby, które pomagają w tym, są sponsorami, powiedzmy, nie? Tak, tu były przypadki, że ciocia ratowała, czy babcia ratowała dziecko. Ta dusza wypłaca wszystko u góry. Także to są, bo my budujemy tutaj na ziemi dom, którego nie widzimy. Nie? I każdy, który chce mieć u góry dobrze, a robi tutaj paskustwa, nigdy tego, do tego nie dojdzie. Nie? Ja cierpię tu na ziemi, ale wiem, że się cieszyć będę bardzo u góry. I to jest to. To mnie trzyma tu i nie mogę, po prostu nie mogę, nie mam tego sumienia, żeby rzucić wszystko, zająć się fizycznymi sprawami. No nie mogę na to patrzeć, jak widzę, że po prostu dzieci są gwałcone przez duchy, a było takich spraw bardzo dużo, czy ludzie przychodzą ze sprawami, którym nikt nie pomoże. Jest to przeznaczenie. Tak powiedziałem, nie mam sumienia tego rzucić. Do Polski nie wrócę, bo tam jest temat skończony. No a tu się bardzo dobrze czuję. Mimo wszystko się dobrze czuję. Mieszkam w ogóle w bardzo ładnej miejscowości, gdzie wokół mnie mieszka bardzo... To jest miejscowość na północy, gdzie zupełnie inni ludzie mieszkają, jak Chicago. W Chicago mieszka najgorsze, co może być. Bardzo dużo zła jest w Chicago. Proszę powiedzieć naszym widzom, w jaki sposób się można z panem skontaktować. Strona internetowa www.idivinehealer.com albo bezpośrednio numer telefonu to jest 847-838-9477. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był pan Józef Ciurej, uzdrowiciel duchowy i nauczyciel. Dziękuję Państwu za uwagę. Jest to ciężkie uczucie do opisania. Ciepło, wesołość, radość. Ostatnio po tym, co się stało w Nowym Jorku, co był ten atak terrorystyczny, robiliśmy z panem i do tej pory robimy medytacje antyterrorystyczne. Medytacje dają mi bardzo dużo satysfakcji, z tego względu, że ta medytacja polega na tym, żeby znaleźć energię boskiej miłości. W czasie medytacji czasami jest to bardzo ciężko znaleźć. Jak ta energia boskiej miłości wygląda? To jest coś, co się nagle gdzieś znajdzie, gdzieś daleko. Koloru tego nie ma. Tam, jeżeli jest coś jasnego, to się czuje, że nagle w moje ciało coś wpływa. Coś ciepłego, coś dobrego. Gdy już to mam w sobie, potem tą energię boskiej miłości rozsyłam na wszystkich terrorystów po całym świecie. I czuję, jak to wszystko ze mnie wypływa.